Cieszyński Ośrodek Kultury się zmienił, wypiękniał, już widać efekty. Widać efekty. Ja je obserwuję od samego początku, te zmiany, także jestem bardzo dumna z tego, do którego momentu doszliśmy ciężką pracą wielu, naprawdę wielu osób. No i jestem przeszczęśliwa, że już niebawem mieszkańcy będą mogli zobaczyć nowy Cieszyński Ośrodek Kultury. Remont Cieszyńskiego Ośrodka Kultury był podzielony na kilka etapów. W pierwszej kolejności udało się pozyskać środki na wyremontowanie parteru. Powstała Miejska Galeria Sztuki 12. Sukcesywnie pozyskiwano środki unijne, które pozwoliły na rozpoczęcie dalszych prac remontowych. Mamy zakończone prace budowlane, ten efekt już możemy podziwiać. Co się zmieniło tak na pierwszy rzut oka? Jak ktoś wejdzie z zewnątrz, to na co zwróci uwagę? Ja myślę, że zmieniło się totalnie wszystko. Także efekt jest piorunujący, przede wszystkim dlatego, że jest jasno, że jest nowocześnie, ładnie, ale jednocześnie z klasą. Mam nadzieję, że dołożyłam wszelkich starań, żeby ten nasz ośrodek kultury zachwycał. Od parteru pojawiła się recepcja, która będzie teraz miała funkcję sekretariatu dotychczasowego. Tam będzie można już od parteru kupić bilet, zapisać się na zajęcia, a tam również może zostać mieszkaniec pokierowany dalej do pracownika merytorycznego albo pracownik, którą będzie zainteresowany. Więc cały parter będzie taką otwartą przestrzenią, z galerią, z taką przestrzenią, która w zasadzie będzie funkcją przede wszystkim kulturalną, ale również informacyjną, bo w perspektywie czasu powstanie również taka klubo, kawiarnia, również od parteru będzie wejście do niej. Na parterze będzie również pomieszczenie pierwsze w galerii ceglanej, które będzie miało funkcję dla stricte organizacji pozarządowej, które będą się chciały spotykać, organizacji pozarządowych, które będą się chciały spotykać w tym miejscu. Pierwsze piętro całe, w całości zupełnie poświęcone jest na działalność kulturalną. Wszelkie nasze pracownie, wszelkie zajęcia popołudniowe będą się odbywały na pierwszym piętrze. Sala piękna, spektakularna, sala widowiskowa, której wyciągnęliśmy w portalu wspaniałe sztukaterie, złocenia. Pojawi się, czekamy właśnie w tej chwili, piękny, projektowany przez projektanta żyrandol z wykorzystaniem kwiatów cieszynianki. Będzie kuty i kryształowe, także będzie przepiękny, 2,5 metra na 3, także to będzie robiło naprawdę piorunujące wrażenie. Mamy w sali widowiskowej klimatyzację, to jest bardzo ważne, bo komfort przebywania w sali podczas naszych uroczystości czy koncertów, wydarzeń będzie zdecydowanie wyższy. Przebudowaliśmy scenę, jest w tej chwili światło sceny jest dużo szersze. Mamy elektryczne karnisze, wcześniej były na korbkę, także pojawiło się dużo, dużo nowych elementów, których nie było w projekcie budowlanym. No i takich udogodnień. Udogodnień, które tak autentycznie wprowadzaliśmy w trakcie, tak żeby jak najfajniej korzystało się potem mieszkańcom z tego obiektu. Myślałam tylko i wyłącznie z perspektywy takiego praktycznego korzystania z naszej instytucji i mam nadzieję, że się to udało. Wspomniałam, od parteru będzie można dojechać windą i do pierwszego, i do drugiego piętra, także to też bardzo fajne udogodnienie, kiedy jest osoba niepełnosprawna albo osoba starsza, która chciałaby po prostu skorzystać z oferty. Także tyle się zmieniło w sali widowiskowej. Oczywiście wszędzie mamy przepiękne wycyklinowane parkiety, to robi naprawdę piorunujące wrażenie. Na drugiej kondygnacji, na całą drugą kondygnację przenieśliśmy nasze biura, całą administrację. Po to, żeby uprzystępnić te dwa pierwsze piętra po prostu w pełni na działalność kulturalną. W drugiej kondygnacji również do końca roku przygotowujemy się właśnie powstanie Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego, a tak zwana oaza tradycji. No właśnie, to co to takiego? Wszyscy się zastanawiają, co to takiego. Projekt Kaindzi inaczej u nas po naszemu. To jest projekt, który powstawał bardzo długo, przez pół roku. Zawarliśmy współpracę z DDM-em, Domem Dzieci i Młodzieży, Gminą Cieszyń i Czeskim Cieszynem. W czerwcu 2016 roku złożyliśmy projekt do środków unijnych.
I on właściwie umożliwił nam pozyskanie środków zewnętrznych na prace modernizacyjne, ale i właśnie wypadkowo musiał powstać jakieś działanie miękkie, proturystyczne. No i właśnie taką koncepcję wymyśliliśmy, że powstanie szereg wydarzeń kulturalnych, że powstanie po dwóch stronach Olzy takie centrum folkloru Śląska Cieszyńskiego, typowo proturystycznie, żeby ten region i folklor Śląska Cieszyńskiego uprzystępnić, pokazać turystom, którzy będą przyjeżdżali do Cieszyna. Będzie prowadzony szereg warsztatów w tej przestrzeni, będzie i stała ekspozycja, i zmienna ekspozycja, pokażemy wszystko, co nasze cieszyńskie, lokalne i tradycyjne, w tej właśnie przestrzeni. Również towarzyszą temu i w tym roku, i w przyszłym roku, aż do końca 2019 roku, wydarzenia kulturalne związane z folklorem i wszystko w tematyce właśnie regionu naszego. Czyli ta stała ekspozycja, w każdej chwili tam można przyjść i ją zobaczyć? Tak, zainaugurujemy tą przestrzeń do końca roku, takie mamy plany. Na razie chcemy otworzyć naszą instytucję, mieć jeszcze troszeczkę czasu na to, żeby wyposażyć tą przestrzeń, centrum w różnego rodzaju autentyczne eksponaty. Nad całym tym remontem pewnie czuwał konserwator zabytków. Te prace pewnie nie przebiegały tak prosto i nie można było zrobić wszystkiego tak, jak się chciało. Było bardzo dużo perypetii z samym projektem budowlanym, ponieważ on zawierał tak naprawdę tylko przebudowę windy i odświeżenie. Natomiast wprowadzaliśmy szereg zmian, wszelkie sprawy konsultowaliśmy z konserwatorem, na wszystkie musiał wyrazić zgodę i wszystko było pod jego opieką. I myślę, że efekt końcowy właśnie dzięki temu, że on miał pieczę nad tym, jest tak fantastyczny, doskonały, mam wrażenie. Czy jakieś materiały takie zostały wykorzystane w jakichś innych miejscach, niekoniecznie w Domu Narodowym? Ściągnęliśmy marmur na parterze po to, żeby ta przestrzeń była jasna, zachęcająca, taka przejrzysta, ponieważ te salcesony na ścianach, one były oklejane plakatami i tak dalej, one nie były... Nie były ładne, były trochę przygnębiające, wobec czego z odzysku, oczywiście z tego, co dało się odzyskać, ściągnęliśmy, właściwie to Wydział Inwestycji nad tym czuwał, i te same, dokładnie te same marmury były wykorzystane niegdyś na ulicy Kochanowskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego. Tam w tej chwili przebiega remont i nasze marmury tam powędrowały albo powędrują wkrótce, już część powędrowała i będą tam wykorzystane. Klubo kawiarnia, jak informuje Monika Sikora-Monkiewicz, na razie musi poczekać. Ma to związek z filmem, który będzie realizowany m.in. w Cieszynie. W tej chwili będziemy udostępniać część naszych pomieszczeń w naszej instytucji na działania związane z produkcją filmu i w tych przestrzeniach, gdzie miałaby być kawiarnia, będzie realizacja, budowa elementów, które będą służyły jako wystrój czy dekoracja, czy scenografia przy produkcji filmowej. Także tamte prace będą trwały do połowy października, do 17 bodajże października. Także zaraz potem będę mogła wpuścić osoby zainteresowane za adaptowaniem tych przestrzeni na tą klubokawiarnię, żeby można było obejrzeć ten lokal, który jest w tej chwili bardzo duży, bo jest część naszej instytucji, ale również lokali użytkowych, które wcześniej były wynajmowane również przez innego najemcę z wejściem od strony Matejki. Koszty remontu ciągle są podliczane. Na chwilę obecną to ponad 3,5 miliona złotych, zarówno środków pozyskanych, jak i gminy Cieszyn. Oficjalną inaugurację Cieszyńskiego Ośrodka Kultury zaplanowano na początek października. 8 października. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj na inauguracji 8 października, o czym będę wcześniej oczywiście informowała. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.